Tworzyłem coś takiego, co nazywa się CashCards. Mam to tutaj. Po wejściu na stronę CashCards.pl widzimy komunikat, że strona jest niedostępna. I też klikam odbierz i nie mogę tego odebrać. Też się nie da. Też się nie da. Widzicie, zgłosił się do mnie informator, który pokazał mi dowody na to, że 24 czerwca Chmielarek dostał maila z propozycją współpracy. Do środka wsadzamy kartkę z podziękowaniem. Całość starannie zamykamy. Działamy ekologicznie, tak że wszystko wypełniliśmy papierem zamiast folią bąbelkową. Dobra, opa, gazety, człowieku, jakieś ty. No to jest skam i to się potwierdziło. Mateusz Chmielarek nie przestaje zaskakiwać i twardo brnie do przodu ze swoim nowym biznesem o nazwie CashCard. Zgodnie z obietnicą cały czas śledzę poczynania Mateusza i okazuje się, że było warto, bo w momencie, gdy wrzucam ten film z strony CashCard, nie działa i to od dobrych kilku dni. Oprócz tego skontaktował się ze mną informator, który dał mi cynk, skąd Mateusz zaczerpnął pomysł na biznes z kartami, a także wreszcie możemy zobaczyć, jak wygląda finalna wersja produktu, bo pierwsi klienci otrzymali swoje paczki. Uwierzcie mi, że robi się coraz ciekawiej i za chwilę wam o wszystkim opowiem, ale najpierw. Jeśli już teraz korzystacie lub planujecie założyć konto w mBanku, to sprawdźcie ofertę e-konta możliwości. Warto to zrobić, bo po pierwsze, nie płacicie za przelewy internetowe i wypłaty z bankomatów w Polsce i za granicą, po drugie możecie zgarnąć nawet 200 zł za spełnienie prostych warunków, a po trzecie możecie spersonalizować swoją kartę i nałożyć na nią własną grafikę. Swój wzór warto dodać już na etapie składania wniosku i jest to maksymalnie proste. Wystarczy, że wejdziecie w link podany w opisie, wypełnicie podstawowe dane i dodacie swoją grafikę. Od razu zobaczycie wizualizację karty, więc na luzie możecie wszystko dopasować. Zapewne o tym wiecie, ale podkreślę, że grafika nie może łamać praw autorskich. Koniecznie sprawdźcie ofertę mBanku, a wszystkie szczegóły e-konta możliwości znajdziecie na stronie, link w opisie. Jeśli ktoś z was nie oglądał poprzedniego filmu, to szybciutko wytłumaczę, że Mateusz sprzedaje talię zwykłych kart, do których dodaje jedną z kodem QR, który należy zeskanować. Po zeskanowaniu jesteście przekierowywani na stronę, z której dowiadujecie się, ile dolarów wygraliście. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że Chmielarek zapowiedział, że dolary będzie można wymieniać nie tylko na nagrody, ale również na prawdziwe pieniądze. I cały zamysł polega na tym, że wartość, która znajduje się na karcie, może zostać przez was od razu wypłacona, lub możecie wymienić ją na specjalne punkty, a następnie punkty te wymieniać na różne specjalne nagrody w panelu na stronie. Podczas pierwszej prezentacji kart Mateusz pokazał totalny prototyp, który był zapakowany w tekturowe pudełko, a na wierzchu znalazła się wydrukowana karteczka na zwykłym papierze. Prawdę mówiąc, w finalnej wersji niewiele się zmieniło, a możemy się o tym przekonać, bo pierwsze paczki dotarły do klientów. Prowadzący kanał MWK postanowił zamówić kilka talii kart i sprawdzić, jak to wszystko wygląda w praktyce. Wyszło na to, że nadal karty są wrzucone do nieobrandowanego pudełka, a w środku nadal jest losowa kartka z podziękowaniami za zakup. A nie, przepraszam, jedna rzecz uległa zmianie, bo Mateusz postanowił wypełnić pudełka gazetami. W teorii wytłumaczył, że chodzi o ekologię, ale w praktyce nie oszukujmy się, nie koszta jak tylko może. Więc dobra, ja tutaj wypełniam te wszystkie dane kontaktowe i adres wysyłki, no i kupuję, no już nie mam wyjścia, skoro nagrywam ten film. Dobra, opa, gazety, człowieku, jakieś ty. Bardzo profesjonalna obsługa generalnie, nie? Ej, ale czy tam nie pa... Patrz, jaka profesjonalna... A tam nie jest przypadku papier? Otwieramy karty. Do każdej stali chowamy jedną kartę specjalną. Wkładamy karty. Wkładamy karteczkę z podziękowaniem za zakup. Wszystko zamykamy. Działamy ekologicznie, tak że wszystko wypełniliśmy papierem zamiast folią bąbelkową. Naprawdę zastanawiam się, co trzeba mieć w głowie, żeby kupić jakieś karty od Chmielarka, dostać totalnie amatorsko zapakowany produkt, wypchaną gazetami paczkę i jakimś cudem nie pomyśleć, że być może coś tu kurwa jest nie tak. Tym bardziej, że za chwilę po przeskanowaniu kodu klient jest przekierowywany na stronę, z której dowiaduje się, ile wygrał, więc w dużej mierze bazuje to na zaufaniu do sprzedawcy. Jedyne wytłumaczenie, jakie przychodzi mi do głowy, to że głównie klientami są dzieci, które po prostu łatwo nabrać na wizję niesamowitej wygranej. I niby kłóci się to z regulaminem, który był zamieszczony na stronie, ale naprawdę ciężko mi znaleźć inne wytłumaczenie. Tutaj też dodam, że oczywiście nie mogło zabraknąć specjalnej promocji, która w tym wypadku oznaczała, że normalnie jedna talia kart kosztowała 30 zł, ale jak kupiliście dwie, to cena spadała do 20 zł za sztukę. Do środka wsadzamy kartkę z podziękowaniem. Całość starannie zamykamy. Przyklejamy naklejkę z logiem, która mi się akurat skończyła. W komentarzach pod poprzednim filmem wielu z was krytykowało nowy biznes Chmielarka, ale jednocześnie doceniliście jego kreatywność. No i tutaj muszę was rozczarować, bo wszystko wskazuje na to, że Mateusz nie wpadł sam na ten pomysł. Widzicie, zgłosił się do mnie informator, który pokazał mi dowody na to, że 24 czerwca Chmielarek dostał maila z propozycją współpracy. Cała koncepcja na biznes była w zasadzie kopią $1 million puzzle, czyli znanego w USA pomysłu, który polega na sprzedaży puzzli, które po ułożeniu ukazują kod QR. Kod ten skanujecie i dowiadujecie się, ile wygraliście.
liście, przy czym główna nagroda to tytułowe $1 000 000. Być może część z Was słyszała o tym w kontekście znanego youtubera Davida Dobrika, który zrealizował ten sam koncept, ale do wygrania było maksymalnie $100 000. W każdym razie Chmielarek odpowiedział na maila, bo widać pomysł przypadł mu do gustu. Zakładam, że mimo pierwszej zajawki wizją współpracy nagle pomyślał, że w sumie mógłby to zrealizować sam, ale w nieco innej odsłonie, więc przestał odpisywać na maile. I tutaj przypomnę, Mateusz dostał maila 24 czerwca i był zainteresowany współpracą, więc to logiczne, że wcześniej nie planował podobnego biznesu, a dosłownie kilka dni później, po 2 lipca, założył stronę Cash Cards. Dlaczego akurat karty? Zakładam, że pomysł z puzzlami był zbyt drogi w realizacji, więc trzeba było wymyślić uproszczoną i tańszą wersję. I uwaga, teraz będzie najciekawsze, bo tłumaczę, jak to działa. Gdy widziałem pierwszego TikToka z prezentacją Cash Cards, zastanawiałem się, dlaczego Chmielarek pokazał totalny prototyp produktu. Mam na myśli te tekturowe opakowanie i karteczkę wydrukowaną na zwykłym papierze. Dlaczego nie zaczekał i nie wrzucił finalnej wersji, ukończonej wersji produktu, która zdecydowanie lepiej zapromowałaby jego nowy biznes? No i tutaj znalazłem na to odpowiedź. Mateusz wiedział, że ktoś chce wejść na rynek ze zbliżonym konceptem, że chce się reklamować na TikToku, czyli jego głównej platformie, gdzie ma najwięcej obserwujących, w związku z tym postanowił działać maksymalnie szybko i wyprzedzić potencjalną konkurencję. To dlatego pokazał prototyp kart i dlatego tak szybko opublikował stronę, która nie była ukończona i w sumie nadal nie jest ukończona. O, ładuje się i uwaga, 11 dolców! Czyli w sumie mamy 33 dolce, ale to nie są prawdziwe dolary. Nie, stary. I też klikam odbierz i nie mogę tego odebrać. Też się nie da. No właśnie, czekałem na wielkie otwarcie Cash Cards, a tymczasem okazało się, że strona zniknęła. W połowie sierpnia dostałem od Was wiadomości z informacją, że sklep Mateusza zniknął i nie wiadomo kiedy wróci, o ile w ogóle wróci. Podobnie jak przy reklamowanych przez Influ rzeczach z AliExpress, tak i tutaj po wejściu na stronę cashcards.pl, która również powstała na Shopify, widzimy komunikat, że strona jest niedostępna. Patrząc na poprzednie biznesy, jak i ogólnie historię Chmielarka, jest to delikatnie mówiąc podejrzane, bo już od dłuższego czasu można było kupować karty, tak samo klienci dostali już swoje zamówione paczki i dodali dolary do konta. W zasadzie wszyscy czekali, aż ruszy system nagród, czy też wymiany dolarów na realne pieniądze, a tymczasem nie ma ani gotowego systemu nagród, ani nawet strony. Ciekawości prześledziłem komentarze przy TikTokach Mateusza, bo byłem ciekaw, czy może się jakoś odniósł do tego, co się dzieje. Znalazłem kilka, które są związane z samymi zamówieniami, jak i aktualną sytuacją. Tak więc jeden z klientów napisał 2 sierpnia, zapytał, kiedy będzie mógł wymienić swoje $489 na nagrodę, na co Chmielarek odpowiedział, że już niedługo pojawi się specjalny panel. Następnie 12 sierpnia jeden z potencjalnych klientów zapytał, dlaczego strona Cash Card zniknęła, na co Mateusz odpowiedział, że są to chwilowe prace techniczne, luzik. Ten sam klient upomniał się tydzień później, 20 sierpnia, ale już odpowiedzi nie uzyskał. Dziś, 24 sierpnia, czyli w momencie, gdy wrzucam ten film, strona Cash Cards nadal nie jest dostępna. A jeśli ty chcesz, żebym któreś z twoich zamówień zapakował na TikToku, to kup jeden zestawik i napisz w komentarzu jego numer zamówienia. Tak swoją drogą, Mateusz, jak przystało na rasowego influencera, postanowił przekierować swoich fanów z TikToka na Instagrama. Można to zrobić na wiele sposobów, ale Chmielarek wybrał ten najbardziej prymitywny i najbardziej irytujący dla odbiorców. Postanowi sprawdzać lifehacki czy też głupoty z TikToka, a następnie w kulminacyjnym momencie urywa film i zaprasza na Insta, gdzie można obejrzeć wielki finał i dowiedzieć się, czy na przykład skórka od banana wybiela zęby. A i oczywiście konto na Instagramie jest ustawione na prywatne, więc trzeba je zaobserwować, aby zobaczyć treści. Czy ten gość oszukał właśnie 99% dentystów? Wkładamy to na zęby. Zmieniam tak. I zaraz zobaczymy, co działa. TikTokowi fani Mateusza, którzy z jakiegoś nieznanego dla mnie powodu obserwują jego poczynania, skrytykowali ten pomysł. Pojawiło się wiele komentarzy, z których jasno wynika, że irytuje ich ta forma manipulacji. No i Chmielarek postanowił wytłumaczyć, dlaczego to wszystko robi i okazuje się, że chce po prostu spełnić jedno ze swoich marzeń. Oczywiście prywatny. Marzy mi się dobić te 100K kiedyś. Smutna minka. Przynajmniej nie wybijam się na dramie. Widać, Mateusz uznał, że lepiej bejtować ludzi, w tym wypadku głównie bardzo młodych ludzi, i sprawdzać absolutnie kretyńskie pomysły. Osobiście mam wrażenie, że on sam ma już powoli dość i zastanawia się, co robi z własnym życiem, ale może to tylko moja perspektywa, a może nie. Dobra, próbujemy napełnić tą butelkę. Następnie schowamy ją do zamrażarki na 24 godziny i zobaczymy, co się z tym stanie. Dobra, wrzucamy butelkę i czekamy. Dobra, bierzemy butelkę i patrzymy, co się tam... Co to jest? Co tu się wydarzyło? Patrzcie, jak wygląda zamarznięty dezodorant. Jakaś chmura się z tego zrobiła. Nie no, tak serio to żarta, z dezodorantem się nic nie stało, zniknął w sumie ze środka. Ciekawostek powiem wam jeszcze o dwóch wątkach tej sprawy, które są związane z aspektami prawnymi takich nietypowych biznesów. Mój informator wskazał również, że podobno Chmielarek zarzekał się, że w jego mystery boxach nie można było wygrać pieniędzy, więc działał on na innych zasadach. I to jest zaskakujące, bo przecież na TikTokach Mateusza było widać, jak wygrywa 100 czy 200 zł. To jak to w końcu jest? No ale prawdopodobnie Chmielarek wytłumaczyłby, że to tylko reklama, tak jak to zrobił w przypadku niszczenia niby AirPodsów.
Nie uwierzycie, co się właśnie stało. Uwaga, uwaga, uwaga. Dostałem kolejnego Mystery Boxa! A nie, czekajcie, bo to jest pudełko bez folii. W dodatku jakieś lekki, otwórzmy to, co tam mamy w środku. Co? Co jest? Druga sprawa to kwestia wypłaty pieniędzy, bo z kolei inny informator zasugerował mi, że czasem ludzie próbują obejść podatki, obracając pieniędzmi na PayPalu. Właśnie dlatego mam nadzieję, że to tylko plotka i Mateusz nie będzie próbował tego typu zagrywek i wypłaty zdobytych przez klientów środków będą w pełni legitne. Cały czas intryguje mnie przelicznik, bo zgodnie z komentarzem na TikToku, który wcześniej przytoczyłem, jedna z osób ma na koncie 489 dolarów, więc możemy być praktycznie pewni, że nie chodzi tu o prawdziwe dolary. Też ciekawe, że można sprzedawać takie karty bez wcześniejszej informacji, jaki jest przelicznik związany z nagrodami, ale to i tak tylko jeden z wielu absurdów tego biznesu. AirPodsy rozwaliłem. Yeah. Tak jak w połowie sierpnia Mateusz był bardzo aktywny na TikToku i dodawał praktycznie codziennie jakiś nowy film, tak teraz zapadła cisza. Liczę, że nie próbuje on zapaść się pod ziemię, tylko pracuje nad stroną, która finalnie wystartuje, a osoby, które mu z jakiegoś powodu zaufały i zakupiły karty, dostaną taką czy inną nagrodę. Niemniej brak oficjalnej informacji i zniknięcie strony Cash Cards wyglądają na bardzo podejrzane, więc będę obserwował tę sprawę. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, to zostaw komentarz o treści marzenie, pamiętaj, by kliknąć suba i wpadaj na moje streamki na Twitchu, gdzie omawiam różne aferki. Do zobaczenia już niedługo. No chyba wam nie muszę mówić, że nie polecam tego kupywać i w ogóle nie warto, bo raz, że to nie działa, bo nie można odebrać tego, a dwa, że no to jest scam i to się potwierdziło.